Dobra, witajcie w kolejnej części. Jedziemy dalej. Zobaczymy, co my tutaj mamy z tą wodą. 2,90, dobra, mamy. Czyli na razie jest spoko, rokokoko. Idziemy. W sumie pomyślałem tak sobie, że warto też zwiedzić drugą część tego kanionu. Wrócę się tam jeszcze, bo te mapy, które oni tutaj w grze robią, no to one są takie, wiecie jakie, nie? Też sobie tam pomyślałem, że te mapy to są tak cudownie dokładne, że czekajcie, jak ja tu mam wleść, a tędy. Że tutaj po prostu trzeba, no, samemu tam dosyć sporo główkować, żeby jeszcze raz tu się cofnę, bo skoro według mapy wychodziło, że tutaj niby, nie? Ale jest też druga część tego kanionu i myślę, że warto tutaj zobaczyć w drugą stronę. Jeszcze moje ślady. Dobra, pójdziemy w tą stronę. Może tutaj coś znajdziemy. Pałka wodna? Pewnie, że zbiorę. Dlaczego nie? Do rozpalania. Dobra, wystarczy. Idziemy. A w ogóle jaką broń? Aha, karabinu nie mamy. Rakietnica. No i bomby i rewolwer. No to rewolwer będzie na razie najszybszy. Zobaczymy, czy my tutaj coś tam u góry coś jest. Chyba z tego, co ja widzę, jakiś most. Tam na wprost u góry coś jest. Ale tutaj też coś jest. Jest. Jest kolunio, dobra. Leży. Aha, do kasetki. Dobra, kartka z notesu. Czytamy. Tymczasem... Gościu kombinował. Coś tutaj. Dobra, i to. Drzewo. Czy tutaj coś dalej będzie? O, tutaj chyba był most, ale się załamał. Albo jakieś tu było. Coś tu było, no. Coś tu się wydarzyło. Ciekawe, czy w ogóle... No właśnie, nie możemy podejść, nie? To jest najlepsze, że... Nie można tu podejść. Szkoda. Dobra, idziemy z powrotem. Oho. Chwileczkę. Zobaczcie. Mamy przyjaciela. Jest, padł, trafiłem go. Wow, no to już była odległość, nie? Spod tego kamienia tam, no to jakieś dobre 50 metrów. Baby, czyli jednak rewolwer jest celny.
Czyli jednak rewolwer jest celny. No proszę. Jucha. To, żeś się, Kolunio, załatwił teraz, widzisz? I co? Warto było? Chyba nie. Jak ktoś ma spluwę, to lepiej nie... Lepiej nie. Dobra, wracamy. Może jeszcze to ognisko będzie wrócę. Mogłem wziąć te drzewo, ale dobra tam. Ciekawe, jak tutaj znowu z tym podchodzeniem. No. No. No, podchodź. No. Czyli w sumie jednego wilczka mniej, a tam było ich chyba trzy. No to... Jednego Kolunia mniej, dobra. Może jakąś tam... herbatkę z dzikiej róży bym sobie zrobił. Co to? Jak jeszcze będzie... Jak jeszcze będzie się ognisko paliło? O ile... Ale chyba... Jest! Pali się! Dobra. Ile jeszcze tu mamy? 6 godzin. No to dobra, tu zaraz... Zobaczcie. Bam. Oho. Chyba w samą porę. Chyba w samą porę. Przygotuj posiłek. Puszka kawy, a przygotujemy. Na rozgrzanie. Napijemy się, o, korzyść, mamy ogrzewanko. I w sumie zobaczcie, pyk. Znajdź ciężarówkę więzienną i leki. No to zobaczmy. Znajdź ciężarówkę. Aha. Ale to już z kolei w inną stronę. No dobra. Musimy coś zjeść. Psinę? To przekąsimy. Bo będę to nosił teraz. Zawsze coś. Chipsy. Dobra. I soda. Położymy się na trochę. A jak? To ja nie wiem, bo to ognisko jest na 8. To położymy się na... Dobra, na 8.
trochę za dobrze. Trochę zimno. Die if I don't warm up soon. A raz kolego. Musimy tutaj. Zorganizować jakieś drzewo. Był tu. Skurpany był tu. Tam są gałęzie. Dusk, so night can't be far behind. No. Okay. Aha, no to na miejscu. Nie będę kombinował. Starting to weigh me down. Yeah. Benzyna. I już jedziemy. Dziesięć godzin. Możemy w sumie. Za 4 godzinki, nie? Dobra. Siedem. Dobra, napijemy się. Jeszcze się zrzemiemy, bo to noc. Krakersiki. Jakieś ślady. Dobra. Ile tego ogniska? Jeszcze tam było 7 godzin? 7. To dawaj. Na 6. I się wyjarało. Dobra. Musimy stąd spadać. To jeszcze gorzej się zrobiło. No dobrze. Gdzie ta moja Hawira? Chyba gdzieś tu. Nie za
dobrze. W tym samochodzie jest... O, dobra, mamy węgiel. Tyle aż... Nie, I know. Tu rozpalimy jeszcze raz, schowamy się. O kurczę, tego bym się... Prochnie, bo wybuchnie. Dobrze, że miałem tą rozpałkę, dobrze, że miałem. Dobra, 4 godzinki to chyba przejdzie. Także tutaj znowu nas przykuło w jednym miejscu. No ale... Niestety taka sytuacja. Ciężko się czasami wydostać z takich lokalizacji, bo pogoda po prostu nie sprzyja. I tak to jest. Zrobię coś do żarcia chyba. Ja bym przygotował tą psinkę, ale to... To nic mi nie daje. Otwieranie. No to od razu zjem. Na zimno, ja to chciałem na gorąco. Dobra. Dwie godzinki bym się zdrzemnął. Może by coś tu dało, nie? A dlaczego nie? Przestanie? Gdzie to? Nic nie przestało. Ale jeszcze. Jeszcze mogę 2 godzinki. Zobaczymy. O! Czyżby? Dobra. O ty w morze! Do ogniska w las. Dobra, banda, ale wlazłem. Do ogniska wlazłem, a niech to. Dobra, użyj. Dobra. Jezus, normalnie. Jeszcze taka pogoda nie za bardzo, ale już idę dalej wtedy. Do tej lokalizacji, czyli... Tu się trzeba będzie jakoś, nie wiem, którędy. Albo całkiem gdzieś tu. Dobra, zobaczymy. Idę. Szkoda, że... No dobra. A więc wyginamy z tej tutaj lokalizacji. Jakieś wilczki. Ciekawe jak z tą lokalizacją. No, muszę tu pilnować. Aha, dobra. Czyli do...
rozstaju dróg. Zobaczymy, jak to będzie. O, lejeń. Polować go, no to mięcha by było trochę. O, na mnie ruszył. A tędy nie, tędy. Temperatura nie za bardzo. Mogłem kawulca jeszcze sobie zrobić, ale tam. Jakiś mostek. Auta. O. To tutaj był ten karabin, dobra. Wiem, o co chodzi. Climbing area. To pewnie będzie tutaj te przejście. Oho. Looks like someone's been here recently. No raczej. O. Jucha, nie jest dobrze. Dobra, wezmę sobie tam troszeczkę. Podzbieram. Kurczę. Spada. No. Tutaj się coś działo. O kurde. Leży. Zamarznięta tusza. Dobra, będę pamiętał. Jest wilk, jest wilk. Chodź, chodź, chodź. Jest, dobra. Headshot, baby, headshot. Reszta spaduwa. Reszta spadówkę zrobiła, dobra. Ten jeleń to pewnie ich sprawka. Dobra, jest. Ten już ma dosyć. Ukatrupiłem dziada. Co to jest? Tak jakby strzała, ale to nie strzała. Dobra, idźmy dalej. Zbieram patyki, bo będę musiał za niedługo rozpalić ognisko. O jeny! Straciłem kulkę, no. A tu jeszcze, widzicie to? Wystraszyłem dziada przynajmniej, dobra, tym wystrzałem. Dobra, niech ucieka. Tam coś jest. Jest, jest, jest. Dobra, on ucieknie tam. Jest lina. Dobra, padł. Szkoda, że tą kulkę straciłem, no ale dobra, ale dostałeś. Z 38, chłopie. Co ty chciałeś zrobić? Oho. Still eat this. No. Jakaś. Łóżko prowizoryczne. I need to drop something. Dobra. Rozpalimy to sobie, ogrzejemy się. Mogę? Mogę. Katalizator, proch. No to proch to tak... To nie jest za dobry pomysł, bo wybucha. Może te wilki miały tu gawrę. Tego gościa zagryzły, bo były... Poczuły się zagrożone. That's done. Dobra. 4 godzinki, w sumie bardzo fajna sprawa. Przeładuję.
Teraz schowam spluwę, żeby znowu mi nie wystrzeliło. Zagapiłem się jedna pestka. Ale w sumie ta pestka się przyczyniła, bo nawet nie wiedziałem, że ten wilk tu jest. Zdradził pozycję i... Dobra, wypijemy sobie, tutaj zjemy. Dobra, zobaczymy, co tutaj w ekwipunku ogólnie. Aha, bo ja te ciuszki bym musiał też tu sobie trochę... Dwie pary tu. Czekajcie, a tu nie mam tak, tu. Co tu jest? No, w sumie nie chcę tego. Tutaj co? Tu nie mamy zbytnio do wyboru. Tu, o, te mogę założyć, a te mogę upuścić, a te, dobra, skarpetochy, no to te mogę, co my tu mamy za, to nie, te rękawiczki jakie, no to te nie. Swetry. O, ten sweter byłby dobry. 59% 0,3 0,6, czyli zakładamy. I tu na przykład bierzemy sobie to, nie? To, a to od razu idzie wek. To tu. To też idzie wek. Może bym to naprawił. Zobaczymy. Dobra, jak to wygląda teraz ten sweterek? O, teraz tak, teraz mogę, założę go, a tą koszulę w sumie mogę śmignąć, bo w porównaniu do tej koszuli to mogę naprawić. I to będzie tak, to będzie tak. Dobra, czapka. Czapka niewidka, dobra, czynności napraw. Okej. I tą bym opuścił, a tą bym założył. I tą bym mógł też naprawić. No i dobra. I słuchajcie, ja kończę tutaj ten odcineczek i spotkamy się wtedy, jak już będziemy się wspinali na górę. Zobaczymy, co tam dalej będzie, nie? Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.